Dzień dobry Państwu. Zapraszam na krótki przegląd moich akwariów. Zacznę od altomów. Wczoraj przed podmianą posprzątałem trochę dno z tych gnijących już liści, bo one są, były główną przyczyną krasnolistów. Zbyt dużo organiki, dlatego to wszystko usunąłem. Było to ładnie, gdóbki, liście były świeże, żółte i tak dalej. Ale później były tylko problemem, dlatego postanowiłem je posprzątać. I zresztą łatwo jest z karadą odzyskiwać pokarm z tego piasku, niż przedem gnił pokarm w tych liściach. Widzicie, jeszcze część pływa do zwilitki, bo komary już zdążyły zjeść. Jeszcze pływa do zwilitka i tam zostały. Ten piękny samczyk Altum Peru. Tam dwie samiczki stoją. To jest ze środka młodych, nie widzę tych trzech, nie wiem gdzie są tutaj. O, jednego tam widzę, a tego zasłaniają. Tam jest jeden, pozostały też gdzieś tam zapewne są w tych liściach. W tej chwili widzę, dostrzegał jednego z tych młodych. Rybki ładnie rosną, bo tam jest drugi. A trzeci jest tam z tyłu, aż przy szybie. Nie wiem, czy go zobaczyć, ale okej. Także mówię, rybki polecam zarówno z Gryfic, od tego pana z Gryfic, jak i od pana ze Środy Wielkopolskiej. Jestem z nich zadowolony. Widzę, że rosną. Także warto takie rybki sobie nabyć. Jest to pokolenie F2. I nie mogę nic zarzucić. Mają regularne pasy, żadnych braków w pasach ani w budowie. Naprawdę rybki warte tych pieniędzy, które ci panowie za nie chcą i tyle. Także mówię, są maluszki. Bo jeden jest tam, tak jak już wcześniej pokazałem z tyłu. Kolejny tam gdzieś z tyłu i też trzeci też z tyłu. To byłoby tutaj na tyle z tego akwarium. A postanowiłem kupić anubiasy. Zamówiłem pani w sklepie dwa takie większe właśnie tutaj dla tych altumów. Żeby troszeczkę jednak zielonego było, bo są tylko rotosy, to młode rotosy gdzieś tam się wywija z piachu. Także tutaj jednego albo dwa duże nawiasy posadzę. Takie jak mam właśnie tutaj w tym akwarium tarlaków. O, to coś takiego właśnie nawiasa chcę kupić sobie. No to pana na razie nic nie robi szczególnego. Czasami tam właśnie najbardziej się interesuję tym anubiasem, szczególnie wieczorem. Są takie bardzo aktywne, skubią go, czyszczą, ale na razie nic się nie dzieje. Aha, inaczej, wróciłem tutaj samicę z powrotem, tą, którą miałem pierwszą. Tą mniejszą usunąłem, wróciłem do tej pierwszej samicy, która to była z tym samcem. I tutaj już ona zostanie do końca, aż się wytrą, albo się nie wytrą. No. Ta jest większa i jakoś lepiej mi pasuje do niego. To była zbyt duża dysproporcja, jeśli chodzi o wielkość rybek, dlatego odpuściłem tam tą samicę. Jeśli mają być, to nie będą duże ryby. A ta samica zresztą jest młodsza, ona była kupiona w lutym zeszłego roku. A te były kupione 2 lata temu we wrześniu. Tak. Dlatego tam samica mogła być nawet za młoda, dlatego z niej zrezygnowałem. Tak to wygląda ta parka tutaj. No i 600 moja. I też pływają śmieci. Bo to wiadomo, na tym rowie łapią się dużo, tam pływa wszystko. A się nie da łowić samych komarów, czy samej do zwilitki z tej wody. Dlatego mówię, jeszcze takie właśnie resztki. Resztki tego. Tych odpadów różne pływają. I tak jak widać, te szynki się trochę podciągły, ale nie ma szału. Po dodaniu tego azotu nie stwierdziłem jakiegoś wielkiego szału wzrostowego, także nie wiem. Rosną swoim tempem i nic podawania azotu czy czegokolwiek nie zmieni, że tak powiem. Tu się zrobiła taka ładna dżungla lotosów zielonego i czerwonego. W tej dżungli żyją trzy. Te Altum Peru ze Środy Wielkopolskiej od tego pana, bo odłowiłem za tego samego dnia tam od tych tarlaków, że tak powiem, z tego 350 litrów od tych altumów, bo były zagonione w jeden róg, tak w jeden rogu cały czas siedziały wystraszone i powiedział, nie ma sensu. Tutaj rzadko widuję jak przy karmie, jak wypływają, ale wiem, że są, także tutaj są bezpieczne. Tak jak kiedyś mój ten predator, po pół roku chyba, z takich właśnie haszczy
Nie wiem, co za ryba i skąd się wzięła, bo wielki jak potwór już wtedy. Być może z tymi tak będzie, że wypłyny już będą duże. Właśnie. Tak jak widać, roślinki ładne. A w międzyczasie przeżyłem, nic ciekawego, bo padły ślimaki, helmety te zakupione i prawdopodobnie część tych drugiego gatunku, tych błotniarek. No i wydała mi się choroba. Musiałem leczyć wodę, znaczy same ryby nie, ale był schrut i musiałem wodę leczyć, musiałem leczyć akwarium z tego, ale to już jest poza mną, już tego schrutu nie ma. No ale zakup tych ślimaków był wielki błąd. Jedyne, nawet nie mam zielonego pojęcia, co było przyczyną tego, że one padły. Te małe cholery ślimaczki żyją, nic ich nie bierze, zaczęły się mnożyć zatoczki, a tamte nie wiem, czy za niskie pH dla nich, czy co. No po prostu się wypisały i zaschodziły mi tylko wodę, zepsuły mi wodę. Prawie. Musiałem użyć filtr, jest jeden filtr, tym Echejmie jest węgiel w tej chwili. Woda się oczyściła, ale nie była brudna, ale bardzo śmierdziała. A że te ślimaki gdzieś tam pozdychały, że tak powiem, w różnych miejscach, gdzie nie były dla mnie dostępne, no to niestety nie mogłem sobie poradzić, żeby je pozbierać. Te, co tutaj zdychały, powiedzmy, kiedy widziałem to na przedniej szybie, to zbierałem tą padlinę, ale jednak niewiele to zmieniło. Dlatego już więcej nigdy nie kupię żadnych ślimaków. A te zatoczki, one robią swoją robotę, niech sobie będą. Trochę oczyszczałem przynajmniej liście z tych glonów. Z okrzemek. No tu widzę jedną tą lorikarię czerwoną pod liściem, dosyć sporo urosła. Ale też ich mało widzę, nie wiem, czy są wszystkie, czy nie. A tu jest druga, o jest druga też. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, jest druga. Ale z reguły tylko dwie widzę, może jest ich więcej, ale też takie ładnie troszeczkę widzę podrosły. Bo praktycznie ich nie widzę. A jest tam trzecia też, dalej. No może i są. Powinno być chyba 7. Piękny samczyk młody z tych ostatnich. Tam drugi. A ten jest wybity, pięknie wybarwiony. Będzie to spodobcem w przyszłości. Może są samiczką. Nie wiem jeszcze. Tam gdzieś te jaskini są. Tam te kieliski młode, co kupiłem kiedyś. Też rzadko je widuję tam cały czas. Już te jaskini prawie nie wypływają, chyba że w nocy. Bo tak to ich nie widzę. A widzę trzy lorikarie są. Jedna jest tu, druga jest tam głębiej. Trzecia jest tam. Znaczy jakieś żyją jeszcze. Ogólnie tak właśnie prezentuje się moje 600 na dzień dzisiejszy. Cichła podmiana, dawałem bakterie, także ta woda też nie jest jeszcze bardzo lekko klarowna. Jeszcze nie podałem garbników, nie chcę mi się dzisiaj, bo się napracowałem. Niedawno wróciłem, także może jutro sobie zagotuję. Bo dla altumów muszę podać garbniki tego akwarium. Tam gdzie są altumy i te młode peru. Predata tak zwykle pięknie wygląda. Wcielę się na okrągło z tymi dwiema samicami. Nieraz w tym samym tygodniu obydwie obraca. Obydwie mają mikrę. Jak kiedyś mówił, nie chciałbym się wcale wycierać w akwarium, jak jeszcze, bo tamto po tamtej aranżacji 600, tak teraz mówię. Tydzień obraca dwie. Tak prawie co tydzień. Bardzo mi się podoba ten gąszcz tutaj właśnie tych. Jest to, co chciałem osiągnąć. Liście nie są wielkie, tak jak kiedyś, jak był dużo azotu, to dosyć wielkie. Teraz mówię, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale nie potrafię wytłumaczyć, to są piękne, nie są duże. Ładnie się zagęszczają, nie są wielkie, nie wypuszczają pływaków takich typowych, jak kiedyś się robiły. Jak mówię, miałem dużo azotu w akwarium, to i pływaków było dużo. Wtedy dwa takie pływaki są z zielonego i nic więcej się nie dzieje. Pozostałe tak ładnie pitowo rosną liście. Tak są grzawnice, tak są lotos. No, lubiasy też na bieżąco wypuszczają nowe listki. Dzieje się fajnie. I to tyle, żeby Państwa nie zanudzać. A jeszcze mam prośbę, bo tak już nie chcę rozmnażać tych ryb, że tak powiem, ale szukam samczyka do tej samicy. Jeśli ktoś ma, wolałbym takiego samca właśnie, Ghost, Brave,
bo te smoki tak średnio mi pasują, ale bo nie chcę ich wycierać, mówię tak tylko, żeby ta samica nie była sama, przynajmniej jako jedyna para iwa. Jeśli ktoś ma i chciałby sprzedać, to bardzo chętnie odkupię. Oj, to byłoby na tyle. Oj, bardziej mi interesuje właśnie taka jak ta. Taki sam jest tego maszczenia niż para iwa. Także mówię, jeśli ktoś ma na zbyciu, bardzo chętnie odkupię. O, tutaj jest jedna lichania czerwona. W sumie ich przed chwilą wyjąłem 3. Teraz to już wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru i miłej niedzieli. Ogólnie miłego weekendu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.